Cześć, witamy w kolejnym odcinku Bet Show. W dzisiejszym programie Krzysztof Diablo Włodarczyk o pojedynku Gołota kontra Seleta, wywiad z Markiem Motyką oraz typy na najbliższą kolejkę Bundesligi z udziałem polskich piłkarzy. Wielkimi krokami zbliża się walka Andrzeja Gołoty z Przemysławem Seletą. Sprawdźcie, co na jej temat myśli mistrz świata w kategorii junior ciężkiej Krzysztof Diablo Włodarczyk. Kogo pan stawia w walce Gołota Seleta? O cholera, tutaj mam, że powiem, sympatię do jednego i drugiego zawodnika. Z tego względu, że się znamy i no, z Przemkiem troszeczkę więcej się widujemy i tak dalej. No, a wydaje mi się, że szczerze tak powiedziawszy, to pewnie Przemek, no ale nie wiem, no szkoda, że takie, do takiej walki dochodzi z jednej strony, a z drugiej strony fajnie, no bo będzie można zobaczyć, no nie w pewnym sensie, ale dwóch emerytów sportowych, którzy gdzieś tam jeszcze chcą, że tak powiem, żyć tą karierą sportową i gdzieś uczestniczyć w tych imprezach sportowych, więc myślę, że to będzie fajne wyzwanie, fajne wyzwanie dla jednego i drugiego. Dziękuję. Już w tym miesiącu wznawia rozgrywki nasza rodzima Ekstraklasa. Zobaczcie, co między innymi ma na jej temat do powiedzenia były reprezentant Polski oraz trener wielu polskich drużyn Marek Motyka. Witam serdecznie, naszym gościem jest Marek Motyka, piłkarz, trener, reprezentant Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo. No a niedawno spory sukces pan odniósł, no bo zdobył pan tytuł po zakończeniu kariery. Oddwoje Wisły, w których pan gra, zostali mistrzami Krakowa. Jakie to uczucie? Znaczy bardzo miłe, bo nie ma co ukrywać, że jesteśmy już panami wiekowymi. I panowie z brzuszkami, tak się pan określał. Dokładnie, natomiast satysfakcja ogromna, bo co roku właśnie zdobywaliśmy to trofeum, a w tamtym roku Krakowia nam to trofeum zabrała. I w tym roku udało się to trofeum uzyskać właśnie w potyczce z Krakowem. Także ogromna satysfakcja, tym bardziej, że Krakowia wygrała wszystkie mecze. My też wygraliśmy wszystkie mecze. I właśnie to był mecz decydujący o tym, kto tak naprawdę na tych wojskach Old Boyów rządzi. Ja mogę z podniesioną głową powiedzieć, że na razie Wisła. Ja sobie przeglądałem skład: Węgrzyn, Szymkowiak, Job, Czerwiec, Pater, Bukalski, Pan. Taki skład poradziłby sobie w Ekstraklasie? No bez przesady, no, umówmy się, że jest to teraz takie podtrzymanie. No patrząc po nazwiska. Sportowej dyspozycji, tak, tylko że te nazwiska się starzeją, pan tego nie bierze pod uwagę. Natomiast rzeczywiście prawda jest też taka, że zespoły, z którymi grywamy, również są wiekowe. No nie wszyscy mają młodych piłkarzy, tylko też są ludzie starsi i z nimi rzeczywiście gramy swobodnie. Nie ma co ukrywać, że oprócz tych meczy ligowych, które gramy pod balonem czy latem na trawie, bierzemy bardzo często udział w różnych turniejach halowych, charytatywnych i to jest też dla nas ogromna satysfakcja, bo jeździmy po tych turniejach, wygrywamy je, chociaż ostatnio w Dębicy niestety musieliśmy uznać wyższość zespołu ze Śląska. A Legia czy Lech? Kto mistrzem Polski? Bo myślę, że między tymi dwoma drużynami się rozegra walka o tytuł, choć być może będzie jakiś czarny koń. Powiem szczerze, że jestem tak obiektywnie zauroczony tym, co robi się w Legii, bo Lech działa troszeczkę na innych zasadach. Ma rzeczywiście dobry scouting, niezłą pracę z młodzieżą, ale generalnie no, dość trafne transfery. Natomiast Legia zainwestowała bodajże 7 lat temu w swoją szkółkę, ułożyła duże pieniądze na to, żeby ta młodzież się tam szlifowała i dzisiaj mają taki wysyp, że bez przerwy nie tylko, że kogoś sprzedają i odrabiają pieniądze, które włożyli w tą szkółkę. I to nie małe zarabiają. Dokładnie. Natomiast cały czas nie tracą na jakości, bo prowadzą w tabeli. Lekko uzupełnieni obcokrajowcami, czyli te proporcje 6-3 czy 4 obcokrajowców są, wydaje mi się, bardzo dole. Jest tam właśnie Luboja, jest kilku zawodników, takich obcokrajowców, którzy absolutnie nie można podważać ich autorytetu i umiejętności. Czyli są to postacie wiodące. Natomiast młodzież ma się przy kim uczyć i przy kim wchodzić do zespołu. To jest bardzo ważne, bo
bo Wolski niedużo w tym zespole pograł, już jest w Fiorentinie, tak? I już pozostali zawodnicy, którzy wchodzą, już są w kadrze. Już widać, że i młody Kosecki też świetnie rozwinął swój talent. Także naprawdę, no, Legia jest tutaj takim przykładem rzetelności w pracy z młodzieżą i to im dzisiaj owocuje tym, że nie tylko, że prowadzą w tabeli, ale mają szansę na mistrzostwo i powiem szczerze, że dla mnie oni są faworytem. Rozgrywki Bundesligi cieszą się w Polsce sporą popularnością. Bardzo duży wpływ na to mają dobre występy polskich piłkarzy. Redaktor Jakub Niziński analizuje mecze najbliższej kolejki z udziałem naszych zawodników. Ze spotkań w Bundeslidze, tych najciekawszych z punktu widzenia polskiego, to oczywiście mecz Borussii Dortmund z Eintrachtem Frankfurt z dwóch powodów. Naturalnie z powodu Polaków w Borussii Dortmund, no i z miejsc w tabeli. Drugie miejsce Borussii Dortmund, czwarte miejsce Eintrachtu Frankfurt, to wskazuje na to, że to będzie batalia o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów przecież, jeżeli chodzi o Bundesligę, no bo chyba raczej Borussia Dortmund na tytuł mistrza kraju już nie ma. Do Bayernu Monachium ta strata jest bardzo, bardzo duża. No ale też zmartwienie Borussii Dortmund, mimo że w Lidze Mistrzów w Doniecku remis 2-2 zagrają bez Roberta Lewandowskiego, ale za to z Łukaszem Piszczkiem i Kubą Błaszczykowskim. Natomiast Łukasz Piszczek cały czas narzeka na te kontuzje biodra. Ta informacja, która pojawiła się niedawno, że Łukasz Piszczek przejdzie operację, ale też wszystko wskazuje na to, że ta operacja będzie zrobiona dopiero wtedy, jak Borussia Dortmund odpadnie z Ligi Mistrzów, a teraz cały czas Łukasz Piszczek ma wspomagać drużynę z Dortmundu w walce o punkty w Bundeslidze. To zdecydowanie najciekawsze spotkanie tej kolejki, jeżeli chodzi o polską perspektywę. Drugi mecz z Polakiem, a właściwie z Polakami w tle powinno być. Bayer Leverkusen, Augsburg. Bayer na trzecim miejscu w tabeli, Augsburg daleko w tej ligowej tabeli. No i tutaj Leverkusen grający u siebie w tym meczu powinno być zdecydowanym faworytem i pewnie tak będzie. Sebastian Bonisz ostatnio strzelił gola, ale także miał swoją wpadkę przy jednej bramce straconej w meczu ligowym. Natomiast przypuszczam, że Arkadiusza Milika znowu w tym meczu nie zobaczymy. No chyba, że Arkadiusz usiądzie na ławce rezerwowych, to kto wie, czy na boisko nie wejdzie, ale tak czy inaczej Sebastian Bonisz to zawodnik, którego pewnie w tym meczu zobaczymy, no i z perspektywy polskiej, ale także z układu tabeli przypuszczam, że Bayer Leverkusen jest zdecydowanym faworytem tego meczu. I dwa pozostałe mecze, jeżeli chodzi o występy Polaków, to Hoffenheim, Stuttgart i Hannover Norymberga. W tym pierwszym meczu najprawdopodobniej zagra Eugen Polański, w tym drugim Artur Sobiech, ale przypuszczam, że oba spotkania pewne będą emocjonujące, no bo przecież każda z drużyn walczy o to, by zająć wyższe miejsce w ligowej tabeli, no ale to wielkie futbolowo drużyny nie są, a i też Polacy, którzy grają w tych drużynach, wielkiej furory jak na razie nie robią. W pierwszym meczu przypuszczam, że no, Hoffenheim może pokusić się u siebie o dobry wynik, natomiast Hannover grający na wyjeździe będzie miał bardzo ciężko. Zapraszam na drugą część rozmowy z trenerem Markiem Motyką. Panie trenerze, ostatnia kwestia, o którą muszę zapytać, bo pan mi się ciągle z szarańczą kojarzy. Tak, szarańcza, słynna szarańcza. Powiem tak, no, był moment, że mi to zaczęło troszkę przeszkadzać, że ludzie mnie zaczynają kojarzyć nie z tego, że troszeczkę w piłce pograłem, bo 12 lat grałem w Wiśle, byłem też w reprezentacji Polski. A jak tą szarańczę opisać w jednym zdaniu? Bo ja nie potrafiłem wytłumaczyć. Znaczy, ja panu powiem tak, jest to stały fragment gry, który został podpatrzony z Ligi Hiszpańskiej, troszeczkę unowocześniony i taki wykorzystywany w różnych momentach i mimo, że wielu ludzi drwiło z tego stałego fragmentu, a tak naprawdę to z nazwy, bo wiem, dzisiaj jest niewielu trenerów, którzy strzelają bramki z rzutów rożnych. Natomiast ja miałem tą satysfakcję, że był moment taki, że i Kanał Plus troszeczkę taki film zmontował ośmieszający ten stały fragment gry, natomiast później, kiedy strzeliłem 4 bramki w Ekstraklasie z tego stałego fragmentu gry, po szarańczy. Tak jest, szarańczy. Zapytałem się i zadedykowałem to oczywiście panu z Kanału Plus. I zapytałem się, czy mają drugiego takiego trenera, który z wyuczonego stałego fragmentu rzutu rożnego strzelił 4 bramki. No nie było, więc zwrócono mi szacunek. Natomiast tak mówiąc poważnie teraz, każdy trener ma jakieś tam opracowane stałe fragmenty gry. Ja też musiałem ten stały fragment jakiś wymyślić, tylko był problem z nazwą.
I nagle w szatni wpadło nam do głowy, żeby ten stały fragment, ponieważ jest wiadomo, kubka ludzi, która rozbiega się w różne miejsca, jakoś nazwać. No i nazwaliśmy Szaleńcza. I tak naprawdę to najwięcej Szaleńcza wzbudza, czyli nazwa wzbudza humor, natomiast powiem szczerze, że obrońcy czują duży respekt. A stosuje to pan jeszcze? A powiem panu jeszcze lepszy numer. Pierwszy raz w życiu spotkało mnie coś takiego, że grałem z Jagiellonią Białystok i to Jagiellonia Białystok zagrała Szaleńcze przeciwko nam. Ja byłem wtedy bodajże chyba w Górniku Zabrze albo w Bytomiu i powiem szczerze, że byłem w szoku, bo jak zazwyczaj ja preferowałem ten stały fragment gry jako ofensywę, nie nauczyłem zawodników bronienia tej Szaleńczy i nagle serce mi zadrżało, bo gdyby rzeczywiście drużyna... Moi zawodnicy się totalnie pogubili, bo byli zaskoczeni tak jak ja. Ja jak zobaczyłem, że Probierz zagrał Szaleńczy, dobrze, że zagrał raz tylko i później się wycofał z tego, bo jakby zagrał parę razy, to byłbym w dużym kłopocie. A już nie wiem, co bym miał powiedzieć przed kamerami, gdyby mnie ktoś zapytał, panie Marku, co pan teraz sądzi o Szaleńczy, jakbym bramkę z tego stracił. No to powiem, że przekonałem się, że jest to bardzo trudny stały fragment gry do wykrycia, a przykładem tego też był wyjazd do Turcji, gdzie Brzęczek siedział koło mnie i ja mówię do Brzęczka tak, był kontuzjowany. Graliśmy z różnymi zespołami i z jakimiś tam koreańskimi, i ze słowackimi, i z Bałkanów. Ja mówię tak, zobacz sobie, jak będziemy wykonywać, a kazałem zawodnikom tylko stały fragment gry, czyli Szaleńcze wykonywać w tych sparingach. I zobacz, mówię do niego, jak będą się obrońcy do tego ustawiać. Każdy robił to inaczej. Jedni próbowali kryć indywidualnie, inni próbowali to strefowo, a Koreańczycy normalnie za ręce wyrywali zawodników z tego takiego ula, gdzie wszyscy razem idą i normalnie wyrywali tak. No, ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem, także śmieszne to było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Motyka, były reprezentant Polski, piłkarz, obecnie trener. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, wszystko dobrego. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bet Show. Mamy nadzieję, że odcinek przypadnie wam do gustu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień.